Witajcie, z tej strony Ewelina z Formika Dekoracje. Jestem w DT laserowelowe i dzisiaj przychodzę do Was z takim krótkim filmikiem prezentującym tekturki, które możecie wykorzystać do prac komunijnych. A ponieważ teraz sezon komunijny jest w pełni, więc myślę, że warto taki przegląd zrobić, bo nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jakie produkty tak naprawdę są dostępne, a w laserowelowe muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo duży wybór komunijnych tekturek, przepięknych, ja jestem nimi zachwycona. Dzisiaj zrobimy przegląd takich, które ja tutaj mam u siebie, oczywiście nie są to wszystkie, bo tego jest bardzo, bardzo dużo, ale myślę, że tutaj dość różnorodne jestem w stanie Wam pokazać. Pierwsze, zobaczcie, ja sobie to wyłożę, będzie lepiej widać, bo przez folię to może troszeczkę odbijać światło. Tekturka dwuwarstwowa, zobaczcie, tutaj jest baza, a tutaj jest druga część. I to jest taka kwadratowa rameczka z kielichem pięknym i jak to ładnie złączymy, to tutaj będziemy mieć tą przestrzeń przezroczystą. Ta rameczka jest taka cieniutka i tu podklejamy tylko IHS. Zobaczcie, jakie piękne. Bardzo lubię je wykorzystywać w tych kwadratowych kartkach, takich 14×14, świetnie się sprawdzają. Następne, co jest fajne, to już może nie będę wyciągać, to winogronka. Oczywiście winogronka jak najbardziej w kompozycję zawsze się gdzieś wciśnie i do komunijnych prac pasują. Kolejna to jest też warstwowa, zobaczcie, jest to krzyż z chlebkiem, tutaj macie jeszcze chlebek do naklejenia na to, więc piękna taka nawet trójwarstwowa, to jest jako baza, na to przyklejacie to i jeszcze na to chlebek, przepiękna. No i oczywiście napisy, bez których by się nie obyło, pierwsza komunia święta, tutaj macie akurat każdy oddzielnie, więc jak chcecie, możecie sobie zrobić to w ten sposób, można to w ciągu i oczywiście jak będzie pasowało do pracy. Tu jest też bardzo fajny napis, pierwsza komunia święta z liliami, on jest tutaj dedykowany do tej kolekcji Lily Flower, także to jest też fajne, że możecie znaleźć tekturki pod daną kolekcję papierów. No i oczywiście kłosy, to jest standard, do każdej pracy komunijnej można gdzieś taki kłosik wcisnąć i pięknie będzie uzupełniał kompozycję, ja bardzo lubię. Kielichy, ja w kielichach z laserowelowej jestem zakochana, te to są moje ulubione, też dwuwarstwowe, zobaczcie, to jest fajne w tych dwuwarstwowych tekturkach, że one są takie sztywne, że możecie je nawet na dystans wtedy przykleić i to wszystko fajnie się trzyma. I to akurat nie jest jakiś taki duży kielich, już Wam mówię, jaki on jest na wysokość, bo to też jest istotne, 6,5 cm, więc jest taki w sam raz do kartek. Kolejny też przepiękny kielich z hostią i ten jest też dwuwarstwowy, zobaczcie, tylko ten jest taki, że ta hostia jest taka jeszcze bardziej dekoracyjna. Zobaczcie, ja sobie go skleiłam, żeby Wam pokazać, jak on pięknie wygląda, spójrzcie. No po prostu cudo, niewiele trzeba i macie pracę zrobioną. To jest właśnie ten. Tutaj możecie też dokupić sobie same hostie. Też dwuwarstwowe, także też to fajnie wygląda. I też do prac gdzieś tam wkomponować. Kolejne same hostie, takie bardziej delikatne, ażurowe. Zobaczcie. I mniejsze. To myślę, że też fajne pod albumy, żeby gdzieś tam na klapkach, nawet otwieraniach, w kółeczkach ponaklejać. Ja bym przynajmniej tak to widziała. Ta jest też przepiękna, słuchajcie. Na takie delikatne zaproszenia ją wykorzystywałam, bo jest dwuwarstwowa i sama w sobie już robi fajny efekt. Poczekajcie, pokażę Wam kartkę z tą hostią. Bo akurat mam tutaj pod ręką, zobaczcie. Mam taką pracę wykonaną właśnie z papierów Lily Flower. I tutaj jest ta hostia wyembozowana na biało. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. Także naprawdę urok sam w sobie już w tej tekturce. Odłożę sobie tylko na bok. Co dalej? Różnego rodzaju rameczki. Już też wkomponowane te hostie. Tutaj z winogronkiem. Delikatne. Kolejna, też dwuwarstwowa. Akurat w tą stronę to IHS idzie, także muszę tak pokazać.
I co jest też fajne, że możecie kupić takie zestawy i dla chłopca, i dla dziewczynki, gdzie macie kilka tych ramek dwuwarstwowych. Tutaj w kółeczku do tego, tu kwadracik do tej i owal do tej. To jest akurat zestaw dla dziewczynki, taki sam jest dla chłopca. Tu akurat już wykorzystałam te okrągłe, ale też bardzo fajnie to można sobie użyć. I też jeszcze jeden taki zestawik, zobaczcie, tutaj różnego rodzaju kielichy i w rameczkach, i oddzielnie, i z chlebkiem, czyli te znaki religijne. Pod album albo pod jakiś exploding box, gdzie chcemy mieć podobny styl tekturek, to macie taki zestawik. Oprócz takich płaskich tekturek są oczywiście też tekturki 3D. Ja tutaj mam tekturkę 3D chłopca, który na klęczniku będzie klęczał po złożeniu. Też widzicie IHS. Taki sam zestaw oczywiście jest dla dziewczynki. I tutaj też 3D kielich z hostią. To jest jeden z moich ulubionych, bo on po złożeniu jest tak piękny, delikatny, że po prostu urzekł mnie. I dlatego też dzisiaj postanowiłam Wam pokazać, jak się ten kielich składa. Mam tutaj przygotowany i jeden sobie taki 3D złożymy, żebyście zobaczyli, na czym polega ten efekt 3D. Także szybciutko sobie go złożymy. Ja te elementy oczywiście z tego już sobie powyciągałam. Co jeszcze jest ważne, każdą tekturkę znajdziecie oczywiście po kodzie, który jest tutaj na tych tekturkach napisany. Także to jest najprostszy sposób na znalezienie tekturki. A teraz bierzemy się za składanie. Tych elementów tutaj troszeczkę jest, więc trzeba się pobawić, ale powiem Wam, że efekt jest tego wart. Tekturki oczywiście klejamy normalnie klejem takim introligatorskim. One bez problemu się nam złączą. No i pierwsze co, musimy sobie złożyć tą nogę kielicha. Ja sobie troszeczkę tutaj do środka dam kleju, ale nie za dużo, żeby mi tutaj nie powyciekał. I teraz tą nogę jedną w drugą, nawet wiecie co, tutaj sobie tego kleju też dam, bo ta noga będzie tutaj nachodziła. Zobaczcie, tu sobie leciutko daję. I teraz jedną w drugą wciskacie. Hops. I tutaj jak klej gdzieś powychodzi, to od razu sobie wycieramy. Ja akurat tutaj poszalałam z tym klejem. O. I zobaczcie, nóżki już mamy. Tu jeszcze mi klej wyszedł. Z klejem trzeba naprawdę tak delikatnie, bo z jednej strony fajnie, żeby troszkę go było, żeby to się ładnie chwyciło, ale z drugiej strony nie jest tutaj tego aż tyle potrzebne. Teraz te nóżki musimy włożyć w tą podstaweczkę. To jest to kółeczko z tymi otworkami, więc tutaj sobie w każdy otworek daję też odrobinkę kleju, bo one tutaj będą w to wchodzić i muszą się ładnie tam wkleić. I teraz wciskamy. Hops. To trzeba wszystko ładnie z takim wyczuciem zrobić, delikatnie, żeby tych elementów nie połamać, bo wiadomo, jak one nie są złożone, to to wszystko jest takie delikatniutkie. Ale zobaczcie, nie ma żadnej filozofii. Mamy złożone. Teraz to kółeczko doklejamy do tej ładnej podstawki, tak żeby tutaj nic nie było widać od spodu. Zobaczcie, jak ładnie. I już mamy podstawę. Teraz sobie bierzemy ten i zanim go dokleję do reszty, przyklejam sobie te elementy, które tutaj na nim powinny być. Czyli bierzemy sobie IHS. Oczywiście zwracając uwagę, żeby było IHS, a nie na odwrót SHI, do góry nogami. I równiutko sobie, słuchajcie, na to przyklejamy, zobaczcie. I tak samo z drugiej strony, bo to jest dwustronne. Także jak ten kielich do boksika sobie włożycie, to on z każdej strony będzie ładny. O, zobaczcie, jak ładnie.
Co jeszcze? To nie wszystko, on już jest piękny, ale jeszcze są kółeczka, które tutaj przychodzą. Więc robimy sobie delikatnie klejem na tym kółeczku. Ja sobie nawet to, wiecie, troszeczkę rozetrę palcami. I tutaj przyklejamy równiutko, zobaczcie. I tak samo z drugiej strony, dlatego jest to łatwiej zrobić w tym momencie, kiedy jeszcze nie mamy sklejonego tego kielicha, bo sobie ładnie wszystko dociśniemy. Hops. I z drugiej strony tak samo, spójrzcie. Mamy przepięknie. Teraz kółeczka. Wezmę sobie do nich pęsetkę, żeby tutaj ładnie je chwycić, bo one są, zobaczcie, takie delikatne, malutkie, więc mamy większe i mniejsze. Większe są na nóżkę, więc sobie tutaj taką kropeczkę tylko na tym daję. I tutaj. Staramy się to ładnie na środeczku, a to mniejsze jest tam na górę. Także spójrzcie, jak ten kielich jest dopracowany. Te elementy po prostu... Każdy szczegół tutaj jest wzięty pod uwagę. Spójrzcie, jak pięknie. I tak samo teraz robimy z drugiej strony. I ten malutki. Praca zegarmistrza dosłownie, precyzja. Ale naprawdę warto, bo powiem Wam szczerze, że jest to piękne. Teraz co? Musimy już to teraz złożyć w całość. Tutaj na tych nóżkach są takie dwie wypustki i tutaj macie też dwa takie wycięte, więc one muszą wejść w tamte. Tu możecie sobie dać trochę kleju na wierzch i troszeczkę w te dziurki. I teraz wciskamy, o, zobaczcie, hops, wciskamy, to wszystko do siebie pasuje, tu nie ma możliwości, żeby coś nie pasowało. Intuicyjnie bardzo się to składa, ponieważ wszystkie te nacięcia wskazują na to, w którym miejscu to ma być włożone. Wycieram sobie w tym momencie jeszcze klej, jeśli mi gdzieś powychodził, ma to być estetyczne, nie może nigdzie być kleju. I teraz na to przyklejamy tą ostatni element, to jest taki ten nasz kwiatuszek jakby. Hops. Ten kwiatuszek przyklejamy tak, jak chcemy, żeby ten kielich był, bo teraz w to będziemy już ostatni element, tu do środeczka daję sobie kleju i w to wklejamy cały ten nasz element. I zobaczcie. Tak to wygląda. Tu jeszcze oczywiście musi ten klej zaschnąć, żeby to się sztywno trzymało. Dam troszeczkę więcej tego kleju, bo jednak tu jest istotne, żeby to się porządnie trzymało. Oho. Teraz mi wyszedł ten klej na boki, więc go powycieram. O. I kielich mamy gotowy. Spójrzcie, jak on pięknie wygląda. Jeszcze musi zaschnąć, wiadomo, ale o to mi chodziło, żeby Wam pokazać, jaki on jest cudowny. No i on ze wszystkich stron pięknie wygląda. I do boksika, słuchajcie, jest idealny. Także to jest na tyle, co Wam chciałam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że Was zachęciłam do tego, żebyście zajrzeli sobie do sklepu na tekturki z laserowe love, bo naprawdę warto. Pozdrawiam i buziaczki, pa, pa!